Dzień dobry państwu. Witam. Dzień dobry. Wchodząc tutaj na tą strzelnicę, byłam podekscytowana. Lęku absolutnie nie czułam. Na początek poproszę was o wpisanie się do książki strzelań. Patrz, powie jak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Właśnie tak mi się skojarzyło. Warto potrenować. No jest to dla mnie coś nowego, ale ja lubię takie rzeczy. Na początek omówię zasady bezpieczeństwa. Nie boję się takich strzelanek, tego takiego typu spędzania czasu. Tak się sprawdza. Tak, łapię tutaj, odciągam do końca, pusto. Strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku. To jest fajne, że Ania poczuła to i nie było, że ona nie chce strzelać, że ona się boi. To mi zaimponowało, że on nie boi się nowych wyzwań. Do strzału. O kurde. Ja pierdzielę. Kurde. No, bardzo dobrze. No, bardzo dobrze, mamy trafienie. Bardzo dobrze. Pierwszy raz strzelałam w życiu. Pierwszy raz trzymałam broń. Dlatego ta krótka najbardziej mi podpasowała. Ale myślę, jakbym poćwiczyła, to wszystko by mnie interesowało. Przeładowanie i działamy. No Kuba sobie świetnie radził, no bo to jest Kuby żywioł. W wojsku miał doświadczenie właśnie z bronią. Nie no, myślę, że chyba poradziłem sobie całkiem okej dzisiaj, że Ania troszkę może urosłem w jej oczach, tak chociaż jeśli chodzi o posługiwanie się bronią. Nie wiem, no może tak pomyślę, że bardziej męski jestem. Prawie. Widać w niej radość po tym strzelaniu tutaj, więc też fajnie, że mogłem gdzieś tam się przyczynić do tego, że kolejny uśmiech na jej twarzy się pojawił. Jonek, kawał dobrej roboty. Cztery trafione. Pięć, ale dwa poza. Czyli trzy w sylwetce. Jest pani skuteczniejsza. Widziałaś? Ty masz to oko. No, widzisz? Ciebie też.